Cześć wszystkim! Przedostatnia misja na szlaku krzyżowca! O, jest fajnie, 49. misja, największa wojna, 3000 zł, tylko u nas 40 tysięcy złota u lordów komputera. Za to mamy dwóch sojuszników, kalifa i sułtana, więc tak jakby dzisiaj walczymy trochę po stronie, bardzo dobrze. Walczymy dzisiaj po stronie sił arabskich. Mam przeciwko sobie siły europejskie, trzech ryszardów i dwóch wieprzów i mapka bardzo mi się podoba, jest naprawdę bardzo fajna, fajnie zrobiona, więc może zacznijmy już grę. I tak, tą misję można się bardzo rozbudować, można ją bardzo długo grać, tu mamy naprawdę dużo surowców, dużo zieleni, dużo wszystkiego, więc to już zależy od nas, jak tą misję będziemy chcieli sobie pograć. Ja ją spróbuję, znaczy tak pół na pół zrobię. Ponieważ trochę i będę niby ją raszował, trochę będę się rozbudowywał, ale to tak, jak mówiłem, wszystkiego po trochę. Na początku kupujemy sobie 20, no 30 może być, 30 skór i 30 pałek, tych można zamienić na tych ludzi. Chmiel możemy od razu sprzedać, kamień jak dostaniemy, to budujemy sobie koszary, kupujemy od razu tych 30 ludzi i oni lecą. No, potrzeba nam nowych rekrutów, szybko. Oni będą lecieć na wieprza zielonego, który jest z tej strony, ponieważ jak rozwalimy wieprza, wiadomo, dostaniemy dużo złota, ponieważ oni tam jeszcze w skarbcu będą mieli, no, ile tam, a już 30 tysięcy jeszcze, no, czy tam jeszcze mu dochodzi to złoto, więc zaraz będzie miał więcej. Więc tego złota trochę tam będzie z jego strony, więc bardzo, bardzo dobrze dla nas. Dobra, mamy już ludzi, 30. Lecimy, rozwalamy szybko koszary, a w międzyczasie ja już zacznę sobie tutaj stawiać jakieś tam rzeczy do drugiego ataku. Prawdopodobnie zaatakuję konnymi łucznikami i tarczami drugiego wieprza. I jak dostanę złoto, to już wtedy będę mógł się trochę pobawić z czym innym, więc teraz ja sobie kupuję inżynierów i tam póki mój atak leci, to ja sobie powoli będę tarczę budował. Ich tak gdzieś koło 40 trzeba, wiem, to bardzo dużo tarcz, no ale mus to mus. Dobra, wy się budujcie, a ja zobaczę, co tu się dzieje. Bo właśnie moje wojsko dobiega do koszarów przeciwnika. Dobra, koszary rozwalone, dzięki temu mniej wojska na pewno teraz będzie przy tym ataku, więc możemy sobie spokojnie wchodzić tutaj na górę. Skoro wam, że nie pokażę tego ataku do końca, ale tam się już nic ciekawego nie będzie działo, tylko po prostu moi pełkarze zabiją świniaka, a my dostaniemy za niego prawie 10 tysięcy złota, albo i nawet 10 tysięcy złota, bardzo bym się ucieszył 10 tysięcy złota. Dostaliśmy 9854 złota, to prawie 10 tysięcy, więc ja się cieszę. Mamy złoto, mamy za co prowadzić wojnę, możemy za chwilę atakować kolejnego wieprza, jak na razie tutaj nam... Gratuluję, to chyba miały być gratulacje tak naprawdę od wieprza, od kalifa, chociaż tam bardziej one brzmiały w stylu no coś tam zrobiłeś, ale postaraj się bardziej. Kalif to kalif. Szkoda, że sułtan się nic nie odezwał, sułtan zawsze coś tam ciekawego powie, chociaż mało kiedy można go zrozumieć, on tam o jakichś wielbłądach, ptakach, gołębiach i tak dalej gada. Prawdopodobnie to zoofil, ale nie mnie do tego się mieszać tutaj, może kozy lubi. Mniejsza o to. Dobra, budujemy całą tą armijkę tarcz i za chwilę będziemy mogli kupić też konnych łuczników i zaatakować, przynajmniej podjechać pod zamek pierwszego wieprza. Drugiego wieprza, pierwszego już rozwaliliśmy. Dobra, więc teraz sobie to jeszcze budujmy tutaj i jeszcze w międzyczasie, niczym zaczniemy cały ten atak, ja sobie kupię 25 kuszników. To też jest nawet ważne, postawić sobie wieżyczki gdzieś tak w tym miejscu, dwie, bardziej z tej strony, ponieważ z tej strony będą nas atakować ryszardowie i chyba tylko ryszardowie będą nas atakować, więc warto sobie postawić też tutaj balisty, ponieważ wiadomo, ryszard atakuje często katapultami, naprawdę potrafi rozwalić cały nasz zamek, wszystko co zbudowaliśmy w pocie czoła, może po prostu rozwalić sobie strzelanie z tymi katapultami z daleka, z dalekiego zasięgu, więc warto mieć właśnie tych tutaj kuszników na górze. Na razie na jedną wieżyczkę, potem się zrobi na drugą. Można teraz troszeczkę przyspieszyć czas, do 60. I budujemy konnych łuczników. Może jeszcze teraz tylko jeszcze zweźmiemy sobie całą tą naszą armikę. Ta 43 tarcze, czyli tak koło 60 łuczników by się zdało konnych.
i wtedy było fajnie. Można też zabrać sobie ze sobą tą armijkę, czy 23, ponieważ spróbujemy rozwalić koszary z tej strony. Prawdopodobnie z tej strony powinien też atakować Kalif właśnie. Z Kalifem jest tyle złego, że to jest zły sojusznik. Dlaczego zły sojusznik? Ponieważ za każdym razem jak będziemy próbować, żeby on coś zrobił dla nas, czyli na przykład wysłał jednostki i zaatakował wieprza, czy dosłał nam cokolwiek z surowców, to on zawsze będzie coś tam pieprzył, że wolałby sobie rękę uciąć, czy co tamkolwiek. Więc od niego na pewno pomocy nie dostaniemy, dlatego musimy sobie radzić tu sami. Sultan bardziej jest przychylny temu, żeby się zgodzić cokolwiek zrobić, no ale to dalej sultan. Dobra, Ryszard widzę atakuje tutaj sultana. Często Ryszard z tej strony właśnie, tymi katapultami z tej strony atakuje sobie tutaj naszego sojusznika, więc warto sobie stać tam, też czasami podjechać i po prostu mu pomóc, ponieważ Ryszard Kalif nie ma żadnego tutaj, nie wiem, zasięgu czy w ogóle ludzi, żeby po prostu rozwalić to. Dobra, z tej strony za chwilę padnie ten mur, więc my wtedy spróbujemy sobie rozwalić właśnie. Tylko teraz tak, jak ustawicie tutaj jednostki, to trzeba na nie uważać, ponieważ co chwilę albo ludzie Ryszarda, albo ludzie wieprza mogą nam tutaj wejść i troszeczkę zepsuć nasze plany tego ataku. Właśnie widzicie, z dwóch stron teraz atakują, więc o, lecą już na mnie, więc trzeba się cofać. Cofnijmy może się teraz w tą stronę trochę. Dobra, ci już weszli, więc rozwalcie mi po prostu koszary. To jeszcze nie jest atak, którym bym na pewno zagroził lordowi, ale wystarczający, żeby po prostu cokolwiek tutaj zrobić i pobawić się troszeczkę. No dobra, bardziej w to, w górę, panowie. Od razu rozwalą może te katapulty, co troszeczkę pomoże na pewno naszemu sojusznikowi Kalifowi. No, tylko tych jeszcze niech rozwalą. Dobra, teraz to niech rozwalą. Nie mają zasięgu, czy co, że nie widzą ich tam za bardzo. Dobra, teraz zdałoby mi się trochę ludzi. O kurde. No właśnie, to jest to. On tu będzie mnie atakował cały czas. Ja tu mu sobie więcej bazy zbuduję i tyle będzie z tego. Jak tam moje wojsko żyje? Żyje. Dobra, ten by był już nawet skończony. Zaraz tutaj możemy wejść jakokolwiek armijką, więc ja sobie na razie nie będę nic innego budował, tylko po prostu kupię tych kilku asasynów, wejdę tam, zabiję go. Dostanę złoto za wieprza, ponieważ mam nadzieję, że ten wieprz coś jeszcze na nas zachował złota. No, ma 30 tysięcy złota, więc nie jest to aż tak mało. Tam kilka tysiaczków za niego dostaniemy możliwe, więc bierzmy tych ludzi tutaj. I chodźmy tutaj na górę. My w tym czasie może postawimy sobie cokolwiek tutaj, jeśli chodzi... W ogóle, czy ja jedzenia nie postawiłem nawet? Patrzcie, kurde. Ja się tutaj wojnę prowadzę, a nawet jedzenia nie postawiłem. Potrzeba też mi trochę chatek drwali. Niech mi drwale przynoszą wszystkiego innego i zaraz sobie coś tutaj skombinujemy. Dobra, jak tutaj wygląda sytuacja? Wchodzą moi asasyni do środka. Powinniśmy rozwalić bez problemu tutaj tego lorda i dostać za niego złoto. Jak się rozwalimy tego lorda, tak, rozwaliliśmy tego lorda, więc teraz tą naszą armijkę spróbujemy czy nie spróbujemy? Nie spróbujemy na razie. Na razie postawimy sobie ją tutaj, pomożemy Kalifowi trochę z tej strony. Rozwalcie mi to. Dlaczego nie chcę atakować na razie tego? Bo on ma tu mangonele i one by mi szybko rozwaliły ludzi. Ja mam troszeczkę inny pomysł na rozwalenie każdego Ryszarda, ale najpierw przyspieszę trochę grę, poczekam na to drewno. Odbuduję sobie tutaj moje wieżyczki. Ja mam złoto, dużo złota, bardzo dużo złota, więc sobie kupiłem po prostu dużo kamienia. Postawimy sobie 4 wieżyczki. Dobra. I na nich 4 mangonelle. Ty mangonella. To strzelaj tutaj w tego gościa, bo mi zaraz rozwali kolejne wieżyczki, a ja nie chciałbym tego, żeby mi ktoś rozwalał kolejne wieżyczki.
Tutaj lepiej nie dać się rozbudować, raczej nie dać się za bardzo... za długo nie rozbudowywać się, tylko warto szybko atakować, ponieważ trzech Ryszardów może nam naprawdę narobić kłopotów. A po co sobie robić dodatkowe kłopoty? Dobra. Kilka z tej strony. Tutaj. Tutaj. I tutaj, dobra. Trzeba mi dużo kamienia. Potrzeba kamienia. No właśnie, potrzeba mi kamienia. Ale co ja zrobię z tym? Dobra, powiem wam, że w tym momencie... Tu mamy już te balisty, one powinny sobie dać radę z wszystkimi katapultami. Z tej strony nic mnie tu widzę, nie atakuje na razie. Jak w ogóle sytuacja tutaj wygląda? Moje wojsko stoi. Tutaj sobie ten atakuje gościa, więc możliwe, żebyśmy mogli im pomóc. Ale ja w tym momencie przyspieszę czas i zrobię to, co chciałem, czyli moją armię do ataku. Nie zdradzę wam jeszcze teraz, co to będzie. No, w ogóle zaraz zobaczycie, więc tak naprawdę to nie jest jakiś wielki sekret. Co to będzie. No, ale zaraz zobaczycie. Nie martwcie się, to nie będą tarcze, chociaż kupuję inżynierów. Ale to nie będą tarcze, to coś innego. Pod koniec, to są już ostatnie misje, więc postanowiłem się troszeczkę zabawić. Czemu by nie? Dobra, więc w tym momencie ja wam puszczam muzyczkę. Widzimy się, kiedy ja już sobie zbuduję całą armijkę. I wtedy zaatakujemy wszystkich trzech Ryszardów. Może nie na raz, ale zaatakujemy. Dobra, za chwilę was widzę. Dobra, widzę was z powrotem, znaczy widzimy się z powrotem. Jak widzicie, mam 18 katapult. Moim zdaniem to jest wystarczająca liczba. Podejdźmy sobie tymi tarczami i konnymi łuczykami bliżej po to, żeby po prostu zwrócić uwagę, odciągnąć uwagę od moich katapult, które się tutaj powoli poruszają i zaraz zrównamy po prostu z ziemią cały zamek fioletowego. A no mogę zniszczyć parę budynków, nawet troszeczkę więcej niż parę budynków zaraz ci zniszczę. Więc tutaj się Ryszardzie w ogóle, wiesz... Cichosza. Patrz co się dzieje. Całe twoje królestwo zaraz padnie. Tylko trochę bliżej. No odbudowywuj te wieżyczki, zobaczymy jak długo wystarczą. Leci, wszystko leci. Koniec z tobą. Patrz. Ale to pewnie mogło ci tutaj troszeczkę więcej tych... Jednak wieżyczę, raczej tych więcej katapult, było to na pewno lepszy efekt, jakbym miał jeszcze więcej. A najlepsze, że to, że te katapulty mogą działać jak normalne jednostki, też tych, no trafcie tylko w nich, jest trafiony. Dobra, krowy nadlatują. Po to też mi było tyle kamienia. Pomóżmy tutaj naszych sojuszników, którzy atakują. Ładnie, patrzcie jak cieka. Ciekawe, czy tego na górę bym ściągnął w ogóle. Chyba nie dostają, ale możemy koszary rozwalić. Możemy też bliżej tymi podjechać, żeby atakowali. Tymi też podejdźmy bliżej. Atakują moich ludzi, no to nawalać z kamienia tutaj w nich. Dobra, myślę, że powoli ten zamek będzie otwarty do naszego ataku. Rzućmy tu jeszcze po jakiejś krowie. I rozwalmy to i gdzieś tutaj miałem... Nie, wy tutaj zostańcie, rozwalcie mi tą wieżyczkę. Ja gdzieś tu miałem swoich asasynów. A mam ich, 27, mało. Ludzie, mi trzeba więcej... ale mam żelaza. Bo kamień to wiadomo gdzie poszedł. Leciał w zamek Ryszarda. Dobra, kupujemy. I to jest tak jakby schemat, w takim schemacie będę tylko każdego Ryszarda. Więc tak naprawdę za chwilę znów będę mógł przyspieszyć i po prostu, no co, dokończyć dwóch
całą tą resztę Ryszarda.